Tak, Jumbo. Sorki, że tak przeciągam słowa, ale... A no... W każdym bądź razie nic. No właśnie. Bądź wierzę. No, ale to nic nie da. Chuja tam. Trzymam Firefly. Nie mam pojęcia. Ja pierdolę! Disappointed! Dość. Hej, witam, Kowal z tej strony. W tym odcinku wyciągniemy sobie pierwszy czołg wysokotierowy oprócz Tygrysa, jaki można sobie odblokować tak de facto. Mowa tutaj o Panterze D i już na samym wstępie mogę zaznaczyć, że jest to niesamowity przeskok z ostatniego czołgu, w którym gracie w tym drzewku dokładnie, czyli z Panzer 4H. No, ale jest to też ogromny przeskok pod względem pancerza. Także pancerz kadłuba 80 mm, tyle że jest on pod kątem, także tych milimetrów jest tak de facto dużo więcej. Pancerz wieży 100 mm, jest ok, pod kątem coś odbijecie, ale na tym battle ratingu 5.7, tak de facto większość maszyn przeciwnika, które na was spojrzy, jest w stanie was przebić. To jest chyba najsłabszy punkt tego czołgu, moim zdaniem, właśnie ludzie strzelający w policzek. Jeżeli chodzi o sam trawers wieży, prędkość obrotu wieży, to jest to jak dla mnie ogromny żart, 4.5 stopnia na sekundę. Mao. Ogólnie czas przeładowania jest ok, no jesteśmy do podobnego przyzwyczajeni w Panzer, z Panzer 4H i z Panzer, ogólnie z Panzer 4 z długą 75. Pojazd jest cholernie wolny, 600 koni przy 45 tonach praktycznie, no nie jest to jakiś demon prędkości ogólnie. Nie jest to też dużo wolniejszy czołg od Panzer 4, no ale swoje waży, tak, obracanie nim się w kółko i tak dalej, no to jest jednak problem. Co do stylu rozgrywki samym czołgiem, przez ten wolny trawers wieży praktycznie nigdy nie opłaca się tą wieżą śledzić przeciwnika, szybciej zawrócić cały czołg i dokonać ostatecznej korekty faktycznie już wierzą, szczególnie, że wtedy do przeciwnika obracamy się najtwardszym pancerzem, czyli przed nim. No i myślę, że nie ma co za bardzo więcej tutaj o nim opowiadać, oprócz tego, że no, nie jest to jakiś doskonały czołg, moim zdaniem jest troszeczkę za wysoko w drzewku, powinien być na 5.3, biorąc pod uwagę właśnie ten trawers wieży. No dobra, myślę, że bez zbędnego skoczymy od razu do pierwszej rundy. Witam w Normandii, tryb dominacja. Ja postaram się tutaj pojechać do kwadratu B3 po prawej stronie, znaczy od dołu Alfy w sumie, patrząc na minimapę. I postaram się w tej uliczce zatrzymać paru przeciwników. Zobaczymy, co się z tego urodzi. Okej, oddzielimy się do tego Tygrysa Królewskiego. Rzućmy sobie okiem. Coś odbiłem. No way! Oddał bardzo chujowy strzał ten ziomek. Uwaga! Na wskazaną strefę!
Zamek działa! No witam! O nie! Ile ich tu jest? Cel nie został uszkodzony. No i co? Jest dwa. Pytanie, czy rozwaliłem mu zamek działa karabinu maszynowego, czy... O nie, zahaczyłem budynek. Popatrzcie! Ilość farta w tej rundzie już została wyczerpana. Nie ma opcji. Nie wiem, czemu nie strzelił. Nie wiem, czy ktoś go nie uszkodził. No ale zatrzymaliśmy całą kolumnę wrogich pojazdów. Jestem w ciężkim szoku, że w ogóle coś się udało. Faktycznie. No wybaczcie moje podekscytowanie tam na rogu, ale jak do tej pory moje doświadczenia z Panterką D były zgoła inne. Znaczy wiem, że ten czołg jest zdolny do takich rzeczy bez problemu, ale jakoś zawsze trafiałem tak, że mój strzał nie przechodził przez pancerz przeciwnika, gdzie powinien przejść. I zawsze jakiś IS-2 przesłał do mnie pocztówkę z drugiego końca mapy i tyle tego było. Przecież zaryzykuję odsunięcie boku i pojadę w stronę punktu C. Może nawet zdążymy obrócić wieżę, zanim tam dojdzie. Kto wie? No to już jest spam killing w tym momencie. Dobra. Jak coś jeszcze wydarzy, to wam pokażę, jak nie, no to myślę, że kończymy tą rundę. Witam w Japonii, tryb podbój tylko punkt alfa, który znajduje się chyba w dolinie ogólnie. W kwadracie B1 na minimapie, sami widzicie. Dobra, postaram się dostać na troszeczkę wyższy teren, gdzieś na wprost tej tutaj świątyni na środku mapy. I stamtąd mam nadzieję ostrzelać czołgi przeciwnika, które na pewno będą próbować nas flankować. Że zajmę wygodną pozycję i zrobię to, co Niemcom wychodzi najlepiej. Czyli z dużej odległości będę sobie strzelał do czołgów przeciwnika. Okej, mamy i pierwszego flankującego. Są źli. Sorki, ziomku. Rzućmy okiem przez lornetkę na prawą stronę. Tak, chyba nic się nie dzieje aż tak daleko. Przecież usunę sobie jeszcze to drzewo. I mamy sporo terenu widocznego teraz.
Tego drzewa chyba już nie usunę. Niestety. No ale nic się nie stało. No kurde. Ewidentnie stąd ktoś strzelał. A jest. No. Już nie ma. Zbierzemy sobie odległość. I nic się nie dzieje. 550. Okej. Okay. Opatrzcie, tutaj już wszystkie czołgi nasze zniknę. No, oczywiście. No bez jaj, come on. Nie uważam, żeby to były złe strzały w ten czołg, po prostu stało się jakieś dziwne g***o. Na pewno z tym pierwszym strzałem gdzieś go porwało w kosmos. Żeby zrykoszetował w tą stronę, no to nie sądzę. Ja pierdolę. Ten strzał zjebałem. Come on, come on, come on. Okej. Uwaga na wskazany kwadrat. No niestety, ale takie kampienie. Tylko takie przynosi efekt. Jak 9T. Raczej na pewno. Jakieś P39. Ale już mają wyczerpane, gdzie jestem, więc no ogólnie mamy przesrane już od dobrych paru minut. Jestem pewny, że to przegramy. Ja mam na tyle dobrą pozycję, że aż szkoda się ruszyć. No tak. Witam, przed nami forsowanie Renu. W trybie podbój, tylko punkt alfa. Więc w tamtą stronę sobie pojedziemy.
Nie wiem, jak dla mnie ciśnienie na wygraną i na to, żeby dobrze się spisać na wysokich tierach jest tak duże, że... No ja mam po paru rundach dosłownie dość. Mnie to nudzi, nie mam z tego żadnej zabawy praktycznie. Dlatego w sumie głównie można mnie spotkać na niskich tierach, właśnie bawiąc się takimi pojazdami jak, nie wiem, Panzer 4F2 i tym podobne. Ale na wyższych tierach jest to mega frustrująca gra, po prostu jak dla mnie, i to właśnie na wyższych tierach traci... Ja tracę z niej całą przyjemność. No ale dobra, bez zbędnego pierdolamento i gorzkich żali, myślę, że skupimy się teraz na grze. Chyba widzę już Shermana. Sprawdzić mapę. No nie Shermana, ale zawsze coś. Wziąłem te 34, które stało za Sherm. Dobra, Panther A po naszej prawej. Zamek działa, niestety oberwał. Także zanim my to naprawimy, to PT-76 zdąży się stamtąd ulotnić. Znaczy teraz to ten. Mogę zrobić chyba, ale nie zatrzymać. Co jest to za PT-76? Pantera A też sobie zdjęła tego PTR-a. Okej. Myślę, że też skręcimy tutaj w lewo. Okej, tam jest pełno naszych. Dobra. No, co to jakiś Spider-Man tam wyskoczył? Okej, witam z powrotem w hangarze. Jesteśmy po tych paru bitwach, które widzieliście. Moim zdaniem tą Panterą D, jeżeli faktycznie wiecie już co robicie, przyzwyczajicie się do tego czołgu, to jesteście w stanie sporo nabroić, aczkolwiek jak dla mnie trawers tej wieży, brak tego obrotu, tak de facto bardzo średni pancerz na tym tierze, no pozostawia wiele do życzenia. Pamiętam, że jak pierwszy raz odblokowałem tą Panterę, to spodziewałem się po niej dużo więcej. Tak, prawda, w końcu, o Jezus, to ta Pantera, ta niemiecka Pantera, w końcu wyjechałem na pole bitwy. I no, dosłownie, trzeba się było od nowa nauczyć grać, tak de facto War Thundera. No ale z tym wiąże się też ten ogromny przeskok, prawda, z 4.3 na 5.7 i tak samo z 3.3 na 5.7. No, no jest to dużo, dużo, bardzo duża droga. W każdym razie, no, dużo błędów grając tym czołgiem popełniam sam. Dużo sytuacji było, w których to po prostu sama maszyna mnie zawiodła, tak, nie zdążyłem ukryć działa, mimo tego, że widziałem przeciwnika jako pierwszy. No i tak, przed sekundą powiedziałem, dużo sytuacji było takich, że sam zawiodłem, zapomniałem odpowiednio ustawić pancerza, albo strzeliłem niecelnie, czy coś takiego, no ogólnie wiadomo. Jeżeli o sam czołg chodzi, myślę, że jest to okej maszyna, no ale bardzo mocno bez strzału dupy nie ogrywa. No, jeżeli jesteście nastawieni na ten czołg jako tak, tak, to w końcu ta niemiecka Pantera, ten słynny, czy tam sławny czołg,
Odblokujecie go, no i niestety, jeżeli macie opcję ominięcia sobie panter, to proponuję wam bardziej grać tymi tygrysami, niszczycielami czołgów i tak dalej. Je sobie odblokować, wziąć jako drugi, trzeci, czwarty nawet czołg, do którego skoczycie w trakcie rundy. Na pewno opłaca się odblokować ostatecznie, bo kończy się to ścieżką leoparda, tak, ale wcześniej odblokowywać to drzewko tylko po to, żeby odblokować tą pierwszą panterę, no, mocno się rozczarujecie ogólnie. W każdym razie myślę, że i tak daje radę, ale szału nie ma. No cóż, dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej, Kowal z tej strony, w tym odcinku... No kurde, Aga.